Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cataclysm Dark Devils Ahead. No dobrze, nasz miedziak jakoś tutaj trwa i trwa. Myślę, że tak, no najlepiej byłoby zostać w tej galerii, tutaj się uczyć, z książek czytać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problem jest trochę taki, że my przez w nocy możemy być zmęczeni, będziemy potrzebowali gdzieś iść spać, więc ja bym się też nie przemęczał czytając. Najlepiej byłoby opuścić w ogóle tą galerię, tak żeby coś ciekawego się mogło po prostu też dziać, bo na razie no, kręcimy się po tej galerii, wszyscy już widzieli, jak to się ogarnia mniej więcej. Mamy tutaj mnóstwo zasobów, więc w zasadzie nie musimy się przejmować, ale można by się gdzieś wybrać w jakieś miasto, no tu jest w zasadzie miasto. Właśnie, to jest miasto. Tu mamy co? Tu mamy silos. Do silosu można by pójść, bo wtedy odsłania się mapa z większej wysokości. Zastanawiam się, czy na górę nie było gdzieś tutaj wyjścia na dach, żeby zobaczyć. Chyba gdzieś było, ale już nie pamiętam gdzie. Co mamy? Mamy oczywiście miasto z różnymi jakimiś tutaj domami. Czy coś ciekawego byłoby? Jakiś sklep ciekawy? Stacja radiowa. To też jest chyba wysoka. Dom. Sklep spożywczy. Jedzenie trochę mamy. Basen to nie brzmi dobrze. Ogrody działkowe też nie. Otwarty ściek. Tyle na razie widzimy. Mały cmentarz, antykwariat, sklep rzeźniczy, spożywczak, żelazny, sklep z bronią, ale o, może być nie taki prosty. Dwa sklepy z bronią. Ojej, tu się ludzie zbroili. Małe wysypisko. Same elektroniczne sklepy. Centrum recyklingu byłoby fajnym miejscem. Tam można dużo ciekawych rzeczy znaleźć. Apartamentowiec, to też jest wysoki budynek, dom, stacja benzynowa, tak patrzę z ciekawości, co jest gdzie, bo też nie chciałbym robić z tej serii nie wiadomo ile tutaj odcinków, oczywiście tu można zrobić 100 odcinków z Cataclysm Dark Days Ahead, tylko nie wiem, czy ktoś to będzie aż tyle oglądał odcinków, więc można by się gdzieś wybrać, pozwiedzać po prostu, pozwiedzać różne okolice i tak dalej. W tym celu powinniśmy być w miarę dobrze uzbrojeni, czyli możliwe, że na wszelki wypadek dobrze byłoby mieć jakąś broń jednak palną, bo te łuki, tak się zastanowiłem, owszem, one pasują do takiego ninja, ale my się tego nie nauczymy używać, nie możemy craftować w tym momencie zupełnie amunicji, znaczy strzał. Nie ma tego jak przytroczyć do czegoś, a te pozostałe podejrzewam się da przytroczyć do tych takich innych, bo mamy trochę na broń różnych pokrowców, na plecy i tak dalej. Więc może by jakąś jedną broń rzeczywiście wziąć, wybrać się tam, wziąć troszkę amunicji, wziąć troszeczkę żywności, najpotrzebniejsze jakieś rzeczy i co? I wyruszyć gdzieś w nieznane. Więc ja myślę, że to byłoby dobrym pomysłem. Przydałby się jeszcze jeden combat knife, ale mamy dwie bronie, cash card, cell phone, a to mamy ten nasz telefon komórkowy, czy telefona komórkowego nie musimy, że tak powiem, rozładować telefon komórkowy, headlamp, jakby dało się ją uprać gdzieś, czy my mamy mydło? Czyli ten odcinek poświęcić na właśnie takie, na to, żeby się jakoś wyposażyć na drogę i sobie pójść gdzieś. Skórzany pasek, jakie to ma tors, pokrycie 5, to można by założyć, bo do tego można narzędzia do pasa wziąć, włożyć. Long leather rifle case. Army Winter Jacket, wristwatch, hiking backpack, co tam jest? Nie chciałem opuścić, przeładować. Nie, chciałem go rozładować, ten hiking backpack. Rozładuj, schowaj do ekwipunku i porównaj mi... Porównaj mi...
Hiking backpack, a gdzieś mamy jakiś backpack inny? Sewing kit, cargo pants, 16, leather, to bym chciał wziąć. I porównaj mi te plecaki dwa. Gdzież ja mam ten? Tu jest. Skórzany 15 litrów, hiking objętość 20, czyli jest ciepłota to tam mniejsza, tors, encumbrance no niewiele większe, when full 40, ale to i tak ja bym wziął jeden plecak, ten, bo ten jest lepszy troszeczkę. Leather backpack, o, zawiera przedmioty, rozładowałbym to. Bo dwa plecaki byłyby, że tak powiem, trudne do jednoczesnego, że tak powiem, zrzucenia. Natomiast gdzie ja mam ten leather backpack? Tu. Jeden bardzo szybko można zrzucić w przypadku jakiejś podbramkowej sytuacji. I co? No i wtedy jakby sobie, że tak powiem, tylko to mieć na sobie, co nam... A nie, drewno nie chciałem brać. Co nam nie przeszkadza po prostu w tym, w walce. Rolki i tak dalej. Dobra. To najpierw się tak. Najpierw sobie weźmiemy to, co mamy w ekwipunku. To, co mamy z tej strony. Czy ciasteczek, które musimy wziąć, kurczę, na pewno znajdziemy sporo żarcia. Albo możemy też spaghetti, leather backpack. Frying pan, to może być. Canned beans. To bym zjadł, tym nie, jesteśmy zaspokojeni. To bym nie brał. Toporek, kurczę. Zastanowiłbym się nad tym toporkiem. To bym nie brał. Cheeseburger. Leather wallet. To na razie zostawię. To nie. Lemon. Dobra, czekolada ta. Arrow rest. Baseball się przydaje. To nie. Skórzane te to nie ma co, telefon nie ma co, long string się przydaje do kraftowania, bateria się może przydać, multivitamina, lighter, sleeping pill. Z rzeczy, które byśmy chcieli wziąć, czy ja w ogóle mam ubrany ten hiking backpack? Mam. Cash card mamy, więc możemy wyrzucić, w ogóle zobaczmy, książki wszystkie. Które książki byśmy jeszcze wzięli? Aj, kurde, nie to chciałem. Chciałem wziąć tak, weźmy na razie wszystkie książki i zróbmy szybkie czytanie, które z tych rzeczy mogłyby się nam przydać. Gdzie mam zombie? Dobra, będzie mi tu przeszkadzał zombie. Read to jest tylko przeglądnięcie jakby spisu treści na razie. Dobra, teraz co mamy tutaj? Tak, to daje survival do 1, to można by przeczytać, chociaż survival jest do pierwszego poziomu bardzo łatwo ogarnąć, po prostu przez jakieś tam kraftowanie czy zbieranie rzeczy w lesie. Army Bayonet ma broń przebijająca do 3. Co to znaczy broń przebijająca? Nie mam pojęcia. Elektronika do 1, survival do 2 można tu podciągnąć. To w sumie tego 22 minuty. Tego alfa, tego nie potrzebujemy. Krawiectwo do 3, strzelby, pistolety, medycyna, strzelectwo, atletyka, elektronika. To już mamy przeczytane.
To musimy mieć 3, więc to jest na następnie. Model nauka stosowana, nie mam pojęcia do czego to jest. Bronie sieczne potrzebne jest. Czyli wyrzucamy tylko Alpha Male Quartile Lace. Tego nie będziemy potrzebować. Czyli zostawiamy na kupce tutaj. A resztę możemy sobie nosić ze sobą. Tak, na wszelki wypadek. Miedziak co prawda nie słynie z czytania, ale cóż. Hunting Bow zostawiamy, to bierzemy. Lighter chyba mamy. Sewing Kit można wziąć, nie wiem czym się różni jedno. Szyjący, szydełkujący, szyjący. Czyli tego nie potrzebujemy. To zapewni nam to, co potrzebujemy. Cargo Pants trzeba rozładować. Rifle Case. Co my tam mamy w tym? Roller Braids, tak. To jakby nam zniszczyli w tym momencie, to trzeba rozładować. Beans, nie. Gallon Jack, tak. Peanuts, Coffee Beans, Plastic Bottle, Orange Juice, żeby mieć do, picia. Shoulder Strap, żeśmy zrobili. Long Strings mogą... A, to można wziąć, thread można wziąć, ok. Załóż. Nie, to nie wszystko się udało wziąć. Zobaczmy, rozładujmy pewne rzeczy. Co gdzie mamy, w czym? Za dużo nie będziemy oczywiście rzeczy brać ze sobą. Hiking backpack jest ok. Rifle case. Co my tu mamy w tym? Co my tu mamy w środku? Backpack brudny, long rope, double rifle case. W środku? To tego w ogóle nie potrzebujemy. Dobra, rozładuj. Przestań trzymaj. Ubierz przedmiot. No, okej, okay, dobrze. Tu zostawiamy rzeczy takie jak hatchet. Nie mam pojęcia, co to jest, czy hatchet zostawiamy. Candle w sumie możemy wziąć. Towel jest potrzebne. Glow stick. Jak mamy heavy duty flashlight, to nie ma potrzeby. Lighter mamy kilka, to też nie potrzebujemy. Matchbox nie potrzebujemy. Reading light. Nie ma co. Screwdriver tak. To zostawiamy. Backpack zostawiamy. Carbocow Pines będziemy rozładowywać. To golf cup. Nie potrzebujemy. Hoodie. Nie potrzebujemy. Leather backpack. Nie potrzebujemy. Rollerblades potrzebujemy. Sneakers. Mamy but. Nie potrzebujemy. Wool gloves jako za zastępstwo potrzebujemy. Żarcie potrzebujemy. Nie wiem, czy aż tyle. Więc... Nie wiem, czy za dużo żarcia w tym momencie nie bierzemy, ale okej. Okay. Spaghetti... Brownie, to za dobre jest. Jogurt świeży. Bandaże, aspiryny, multivitaminy, antyseptyk. To nie potrzebujemy. Co, jak mamy kaszkart, to nie potrzebujemy. Soap bar jest potrzebny. Leather patches czasami się przydają do kraftowania. Long string są potrzebne. Plastik to jakbyśmy robili survivor gear, to się nazywa, takie ubranie tego, co przetrwał. Więc, ale do tego to musimy mieć bardzo duże umiejętności kraftowania, więc to nie ma chyba potrzeby. To też nie potrzebujemy. Pustej butelki nie potrzebujemy. Jeszcze bym wyrzucił to. Co tu jeszcze mamy? To będzie trochę nudny w tym momencie, wydaje mi się, odcinek, ale trudno się mówi.
Rozładujmy cargo pants. Czy my w ogóle potrzebujemy to? Zobaczmy, co tam jest w ogóle w środku. Co tam jest w ogóle w środku? Aluminium can, energy cola. Dobra, może zróbmy tak. Rozładuj. Travel pack. Rozładuj. I upuszczamy rzeczy, które nie potrzebujemy. To sobie zaraz sprawdzę, czy hatchet jest sensowny, czy nie. O Jezu, jeszcze raz w tym momencie trzeba przeglądnąć to. Cargo pants, jedno bym zostawił. Travel pack nie potrzebujemy. Tyle. Jednej energy coli nie potrzebujemy. Sandwich może być. MRI mogą być. Racje wojskowe, to jest picie. To nie potrzebujemy, T-Bag nie potrzebuje, T-Leaf nie potrzebujemy, co, nie, brownie możemy sobie zostawić, cheeseburger, czekoladę, tak, kawę nie... Czemu nie mogę tego upuścić więcej? Za dużo tego nazbierałem po prostu. To... Dobra, spaghetti też nie potrzebuję. Mam to gdzieś. Baseball bat bym chciał wziąć. Jeszcze mieliśmy jedną taką fajną rzecz. Tylko nie wiem, gdzie ją w tym momencie już wyciepnąłem. Headlamp. Headlamp mogłoby się przydać. W niektórych przypadkach, ale... Bo szybciej jest to włączać. Ale nie chce mi się tego prać w tym momencie. No dobra, to chyba wszystko w tym momencie mamy. Jak tutaj mamy? Leather rifle case, hiking backpack. Jak jest z obciążeniem? O kurczę, to my mamy na torsie tyle. Hiking backpack chyba najwięcej. Rifle case. A ja bym nie w tym chciał, tylko w backpacku bym to chciał trzymać. Kurde, to jakoś tak denerwuje mnie. To proszę mi rozładować. Drop. To założymy sobie później. To rozładuj. OK. I to możemy w tym momencie rifle case wziąć. OK. Teraz możemy tak, backpack możemy tu zostawić. Drop. Gdzie mam to, co noszę? To możemy zostawić. Teraz jakie mamy skrępowanie? 16, może być. Mamy baseball bat. To zostaw tutaj. Combat knife, aktywuj. Bardzo dobrze. Czyli to są rzeczy, które tutaj weźmiemy ze sobą. Jeszcze teraz bym wziął tylko... wziąłbym... Czemu mamy takie obniżone? Minus 7%. Siła. Sneak attack obolały. Wzięlibyśmy jeszcze tą broń sobie. I możemy gdzieś wyruszać, szczerze mówiąc. W następnym odcinku. Nie tu. No, tu nie będzie prosto się przedrzeć, nawet w nocy. Ale trudno. Poradzimy sobie, mam nadzieję. Okej. Okidoki. Musiałeś się tutaj, kurczę, jakiś... Puszczaj. Co jest?
Czemu nie mogę jej trafić? Dobra, już nawet ją nie rozbijam, bo nie ma sensu. Tu były jakieś bronie. O, jeszcze tam jest jeden. Dobra, come on. Tu mamy jakiś 2-2-3, to nie jest jakiś taki najlepszy, ale możemy ją wziąć. 2-2-3 naboje. Mamy jakieś jeszcze naboje? 410. O, zaraz. Co tu możemy? Magazynki półautomatyczne, Storon magazyn. Ale jaką to w tym momencie przyjmuje amunicję? Półautomatyczne to nie jest takie zbyt fajne. Magazynek standardowy. No nie mamy za wiele w tym momencie tych. Nie mamy za wiele tej amunicji. A żeby mieć przynajmniej jeden jakiś awaryjny. 22. Winchester. Amunicja to jest. Tu jest 223 Remington. Amunicja. Shotgun to może nie. SKS to też jakiś. To nie. A tu w ogóle jeszcze nie sprawdzałem. Wcześniej jeszcze. Birdshot. Shotgun slug. Dobra, może nie jest to jakaś rewelacyjna broń, ale. Ale musi wystarczyć. Pistolet. Nie, wystarczy nam jedna rzecz. Dobra. Już mi się nie chce tutaj chodzić. Idziemy stąd. Mamy taką podstawową broń, jakby co. Tyle potrzebowaliśmy. Teraz można by się co najwyżej zastanowić, którędy opuścić ten cały mol. Zależy, w którym kierunku wydaje mi się, byśmy chcieli iść. Jeżeli byśmy chcieli iść w to miejsce, to powinniśmy górą znaleźć, czy tu jest jakieś zejście na dół i wtedy sobie tutaj oderwać się od tych zombiaków. Tu może ich być wbrew pozorom najmniej, tylko że z drugiej strony jest też właśnie. Będą nas gonić, bo jest daleka widzieć w dzień. I po trawie też na rolkach nie będziemy dosuwać. Ale zobaczmy, jakie są opcje opuszczenia tego miejsca. No bo tu jak widać. Tu jak widać. Są jakieś samochody, jakieś takie rzeczy, ale oprócz tego zombiaków jest na każdym kroku mnóstwo, więc nawet w nocy będzie się ciężko tu przedzierać. A, zapomniałem zamknąć. Cyk. Co to jest? Pokrycie encumbrance? Nieduże. 4-4-4. 90% ciepłota, 40. Ochrona bardzo. To jest niezłe. Ten duster. Weź załóż na razie. To mogłoby być niezłe, szczerze mówiąc. A to co to jest? To też jest skórzany jakiś taki. Rękawiczek to tu nie było więcej. Albo i były. Tylko że te już chyba patrzyłem. No to one mają bardzo dużo skrępowanie dają. Okej.
Można by porównać. Nie wiem, czy to pasuje do tego, ale okej, okay, nawet możemy nie umieć strzelać z tego, więc szczerze mówiąc. Rifle case. Nie to chciałem. To. I to. Bawełna, sztuczne futro, bawełna, plastik. To jest cięższe. Nie. Bardziej objętościowe. Ubrania. Kurtka wojskowa, gruby prochowiec. Torso, arms, legs. Torso, arms, legs. Coverage 90, ciepłota troszeczkę gorzej. Ręce 5, tors 10. To jest mniejsze skrępowanie tak naprawdę i ochrona jest lepsza niż ta kurtka, no bo ta kurtka jest już troszkę jakby, no. Więc ja bym wziął to, żeby mieć, a tylko, że albo to, albo to. I to ma kieszenie, a to nie ma kieszeni. Niestety. No właśnie. 6 litrów, a nie 5 litrów. No to co, bierzemy prochowiec, mniejsze skrępowanie, ręce 4, tylko do nogi dodaję dodatkowo. Jak sobie tak popatrzymy w tym momencie, no nogi bym nie chciał, kurczę, bo na nogach mamy te kabury na nóż, te pochwy na nóż, znaczy się. Ręce też są trochę skrępowane, więc może zostaniemy jednak przy tym. Co prawda niedługo nam to opadnie, ale myślę, że na zewnątrz jest szansa w dużym stopniu znaleźć jakiś, powiedzmy tutaj, poza tym takim różowym to nie pasuje do miedziaka. To nie pasuje zupełnie. Dobra, na razie jeszcze po to przyjdziemy. Natomiast zobaczmy, wybierzmy się na dół, gdzie tam jest ewentualnie zejście, czy wyjście jeszcze z tej galerii. Skrępowanie to jest ok. Głodny jestem. To za chwilę będziemy mogli zjeść z tego, co akurat coś, co nie będziemy ze sobą nosić. Tu jest jakieś jeszcze w ogóle przejście. Tylko nie wiem, w którym kierunku to wiedzie. Tu jest w ogóle jeszcze jakiś kawał drogi. Tylko tu jest dużo zombiaków. Dobra, na razie zostawmy tych. Czy tu się da przejść? Tu się nie da przejść. Musimy iść na dół. Dzień dobry, pani zombiak. Dobra, spadła? Spadła. Co to jest? Antena. Smartfon. Mógłbym rozładowywać, ale... O, bateria. MP3. Mógłbym rozładowywać to wszystko, ale szczerze mówiąc, co to za książka? Bon Appetit to jest gotowanie. Cooking, budget, sushi. Dobra, myślę, że książka o gotowaniu. To jest dobre. Albo sushi, bo to pasuje do tego. Dobra, weźmy jedną książkę o gotowaniu. No i co? Obróbka żywności 1. Czyli to nam nic nie da. Musimy prostszą książkę. No dobre, bon appetit. Cooking on budget. No i jak? Cooking on budget, odbóróbka żywności do 3.
To ten drugi nie potrzebujemy i tak nie będziemy, wydaje mi się, więcej tutaj. Dobra. To są jakieś książki o gotowaniu. Co tu mamy? Sewing kicks, detergent. To jest takie jakieś przejście, ale nie, to znowu mnie odciągło przeszukiwanie. Ktoś tu coś stukał? Czy tu był jakiś w środku zombiak? Nie słyszę go. A, może na dole się rozbijają. Co to tyle ciasteczek? Kurde. Coffee beans. Ojej. Tu były te buty, co żeśmy znaleźli, rolki. Kurczę, no tak mi się nie chce tej galerii puszczać. No, come on. A tam był właściciel pewnie. Co to jest? Nie. Wool scarf. A my, czy my nie mamy rozwalonej tej? Nie, nie mamy. Mamy taką już na sobie. Dobra, to są jakieś takie bandana czerwona. Jak to daleko wiedzie? Ogromna ta galeria jest. Zombiak. Czy my mamy nóż w ręce, czy coś? Mamy. Mi się nie chce ich. Ty, pełzający. Tu może ich. Aha, bo tu ich było dużo, tylko ja, że tak powiem, uciekłem przed nimi kiedyś. Bandana. Plastik. Puszczaj. Ej. Jestem oślepiony. Oj nie. Oj nie. Za dużo ich tu. Come on. To jest lekcja, którą się uczy każdy grając w Cataclysm Dark Days Ahead. Jak nie musisz, to nie walcz. Po prostu... rób uniki i już. To gdzieś tu powinniśmy mieć te makeshift bandages. O kurde, nie mam tych makeshift bandages, tylko te lepsze. A, aktywuj. Głowa. Czyżby tu był jakiś kurde gość? Ja tam, gdzie byłem i oglądałem i czytałem książki? Możliwe. Dobra. Tu jeszcze trochę ich jest. Co tu jest? Jakieś biuro, safe. A to? Tu jest jeszcze jakiś gość. Tak, bo tu ich trochę jeszcze było. To ja bym ich chciał stąd wyeksportować. Żeby niepotrzebnie nie narażać się. Come on, come on, come on. No. Dobra, teraz powinien mnie widzieć i nie zgubi się. No, dawaj. Ach.
No rany, 34 minuty. No ale jesteśmy mniej więcej przy, czy my mamy, nie, jesteśmy nie przy, jesteśmy przygotowani, tylko plecak żeśmy zostawili z rzeczami i w zasadzie można by, jest godzina piąta wieczór, więc nie wiem kiedy jest zachód słońca, ale akurat możemy poczekać do zachodu słońca i wtedy spróbować się wymknąć poza galerię. I tak na razie musimy czekać, nie? Ta, 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 ta. Tu nie chcę wchodzić, bo najpierw chcę zobaczyć, czy tu nie ma. No, mamy też ograniczoną widoczność w nocy. No ile was tu jest, kurde? Jeszcze będzie trzeba tak się pobawić z nimi. To jest trochę bardziej nudne, bym powiedział. Taka zabawa z zębekami tu w galerii, bo rzeczywiście jak się zrzuci ich wszystkich na dół, to kurde, w zasadzie mamy całą górę dla siebie, nie? Możemy sobie craftować dowolnie wszystko, co chcemy, czytać. Jest w zasadzie dobra baza, bo one jakoś tak nie kwapią się do tego, żeby, przepraszam, wychodzić po prostu na górę. To jest chyba jakiś bug drobny właśnie w tym, że na dół to jeszcze zombie potrafią zejść za tobą, ale już na górę nie bardzo. No i moim zdaniem te szklane drzwi powinny pękać pod naciskiem zombiaków, tak jak drewniane. Rozumiem, że metalowe nie są w stanie rozbić. Przynajmniej nie każdy zombiak, no może nie te popularne, zwykłe takie, bo są pewnie takie zombie które potrafią rozwalić wszystko. Natomiast, dobra, po ławce jest troszkę ten, natomiast no te szklane, to jest w ogóle co to jest? Laminowane szkło, no kurczę, no może to jest takie kurczę mocne czy coś, bo ja wiem. No nie wiem. Dobra, to może jeszcze zakończmy ten odcinek na tym. Ogarniemy resztę tych zombiaków, znajdziemy wyjście, wrócimy się po plecak. No i będziemy w następnym odcinku opuszczać, wyruszać w drogę ku nowej przygodzie. Trzymajcie się, cześć.